Trybunał Konstytucyjny to organ władzy sądowniczej, który ma bardzo szczególne zadanie oceny zgodności prawa stanowionego, prawa wydawanego z konstytucją. Zarówno tego prawa stanowionego przez Parlament Rzeczypospolitej Polskiej, jak i chociażby przez organy władzy wykonawczej i czyni to w bardzo szczególnych procedurach na wniosek odpowiednich umocowanych do tego organów, ale również na skutek rozpoznania skarg konstytucyjnych, czyli takich skarg wnoszonych chociażby przez obywateli, którzy uznają, że dane orzeczenie sądu czy dana decyzja administracyjna w ich sprawie została oparta o przepisy niekonstytucyjne. Ponadto Trybunał Konstytucyjny rozpoznaje również spory kompetencyjne pomiędzy organami, tak jak było chociażby w 2009 roku, kiedy premier i prezydent spierali się o to, kto ma reprezentować Polskę na arenie międzynarodowej.